Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie co jakiś czas się spotykamy, żeby gawędzić o książkach. Nie widzieliśmy się bardzo długo, bo była zaraza. Mam nadzieję, że już minęła, jeśli nie, to że zaraz minie. Proszę Państwa, mówiłem już o tym, ale chciałem jeszcze przypomnieć i pokazać, że w Trudzie i Znoju wyprodukowałem coś takiego, czyli to jest trzy tomy refleksji na temat socjalizmu. Jak Państwo wiecie, ja jestem wrogiem socjalizmu i uważam ten socjalizm za Emanuelem Małyńskim, za ideologię banków stworzoną do tego, żeby paraliżować efektywną produkcję i dewastować duże obszary taniej, bez wojny, tak? No bo wojna kosztuje, żołnierze kosztują, poza tym no jest ryzyko, że któryś zginie, tak? A socjalizm dewastuje całe kraje albo kontynenty bez jednego wystrzału, tak? Samą tylko ideologią, samym tylko faktem, że socjaliści przemieszczają się z miejsca na miejsce, to wystarczy. I proszę Państwa, napisałem taką książkę. Wydałem ją, jak Państwo wiecie, bez grama dotacji, więc sprzedaję ją teraz z zyskiem, więc jeżeli ktoś twierdzi, że w Polsce ludzie nie czytają książek, albo że nie można wydawać książek luksusowych i że one nie będą czytane, bo są za drogie, bo coś tam, to ten po prostu kłamie, tak? Co tu gadać? Albo jest nieudacznikiem. To jest drugie wyjście. Trzy tomy, proszę Państwa. Jak Państwo pamiętacie, a może nie, to jeszcze przypomnę, proszę Państwa, o co chodziło mi, jaki cel mi przyświecał, żeby pokazać, jak socjalizm łączy się ze zorganizowaną przestępczością, jak socjalizm łączy się z okultyzmem, tak, jak traktuje ten okultyzm instrumentalnie i no jak narzędzie, tak, do osiągania swoich celów. Potem go odrzuca, bo staje się doktryną materialistyczną, ale zanim to się stało, to socjaliści, okultyści szli ramię w ramię i jedni wierzyli drugim i tam składali sobie wzajemnie jakieś przysięgi. Proszę Państwa, socjalizm to jest bardzo uwodzicielska ideologia, której ulegli także ludzie, albo przeważnie ludzie spoza sfery robotniczej, bo normalny robotnik jest wobec socjalizmu bezradny, dlatego że on nie, ograniczają go horyzonty, tak? A socjaliści mają to też jest ważne, bo jest tu sporo edukacji socjalistycznej. Socjaliści wykupują sobie abonament na edukację, tak? Edukacja powszechna, najlepiej państwowa i wtedy już mamy sprawę załatwioną, bo poza horyzontem wyznaczonym przez socjalistów nie widać nic. Więc człowiek może się posługiwać tylko i wyłącznie pojęciami, które oni mu wdrukują do głowy. I my mamy to, tak? Całe szczęście jest trochę się poluzowało, można coś tam powiedzieć i skojarzyć jedno z drugim. Ja podjąłem trud kojarzenia. Nie twierdzę, że mi się za każdym razem udało dobrze skojarzyć, ale tych skojarzeń nasunęło się, proszę Państwa, bardzo dużo. No na tyle dużo, że zrobiły się z tego trzy tomy, tak? Trzy tomy bardzo luksusowej edycji, która w środku ma ilustrację jeszcze do tego archiwalne fotografie. Jest się nad czym zastanawiać, proszę Państwa. Tych wątków jest nieprzebrane mnóstwo. Niektóre są zdemaskowane całkowicie, inne tylko trochę. No, każdy ma jakieś ograniczenia, ja też. Intelektualne, emocjonalne, czasowe, różne. Za wieloma tropami nie mogłem pójść, bo ich po prostu nie rozumiałem. Wiele tropów mnie na tyle zainspirowało, że uważam, że zostały wyeksploatowane przeze mnie do cna. I tutaj bym wymienił spółdzielczość. Proszę Państwa, jest taki fetysz, którym się karmią ludzie wychowani przez socjalistów, że jak nie będzie komunizmu i dzikiego kapitalizmu, a będzie spółdzielczość, to będzie fajnie. Więc proszę Państwa, dzieje polskiej spółdzielczości to są dzieje gangu. To jest najbardziej oczywista oczywistość. Dzieje polskiej spółdzielczości to są dzieje gangu. Nie ma żadnej polskiej spółdzielczości. To jest fikcja, która została ukradziona przez socjalistów i zmonopolizowana z poziomu państwa, tak?
Spółdzielnia Spożywców z Połem to instytucja państwowa, udająca spółdzielnię. Proszę Państwa, jeżeli w pierwszym tomie zacząłem od historii hrabiego Ronikiera, mordercy, który zabił swojego szwagra małoletniego, tak, uderzając go wielokrotnie w głowę, następnie uniknął sprawiedliwości, trafił na chwilę do więzienia, z tego więzienia został wykupiony za kaucję wpłaconą w czystym złocie. I ten człowiek potem zajmował się w międzywojniu organizowaniem spółdzielczości, no to to jest właśnie to skojarzenie, o którym mówię, tak? Że są rzeczy dziwne, o których ludziom się nie śniło. Jeżeli je zetkniemy ze sobą, połączymy jedno z drugim, to wyjdzie coś ciekawego. Więc proszę Państwa, polska spółdzielczość to gang. W przeciwieństwie do spółdzielczości ukraińskiej. To się może komuś wydawać dziwne, ale spółdzielczość ukraińska była o wiele bardziej efektywna z tego powodu, że karmiła się większymi złudzeniami. To znaczy spółdzielczość ukraińska była tworzona po to, żeby Ukraińcy potem mogli w swoim własnym państwie tę spółdzielczość rozwijać. Oni oczywiście byli oszukani, dlatego że idea spółdzielczości jest oszukana i niestety tego nie wiedzieli. Natomiast ta spółdzielczość im się udawała, dlatego że patronował jej Kościół grekokatolicki. Kościół grekokatolicki, który, przypominam, jest organizacją globalną. Globalną, a więc księża grekokatolicy, którzy inspirowali spółdzielców ukraińskich i te ukraińskie torchiwle i inne organizacje oddolne, potrafili załatwić sprzedaż ukraińskich produktów produkowanych bardzo tanio przez szczerze oddanych sprawie ukraińskich chłopów na odległych rynkach za duże pieniądze z wielkim przebiciem. Z tego się bierze zysk. Natomiast spółdzielczość polska to jest organizacja, która została zmonopolizowana na lokalnym rynku przez gang PPS-owski. I tyle. I to jest różnica istotna i poważna. Oczywiście ja wiem, że są ludzie, którzy będą się bronić za pomocą jakichś kompletnie nieistotnych argumentów emocjonalnych, tak? Bo im się Ukraińcy źle kojarzą, tak? No ale to przed tymi faktami nie uciekniemy, proszę Państwa. Polska spółdzielczość to urzędnicy, gangsterzy, byli mordercy. Natomiast ukraińska spółdzielczość to grekokatolicy księża, pośrednicy w postaci urzędników samorządowych, nauczycieli, jakichś działaczy niepodległościowych, no i chłopi produkujący to wszystko za darmo właściwie, jeżeli brać pod uwagę przebicie, jakie potem to masło czy produkty mleczne ukraińskie osiągały w Hamburgu, w Londynie, w Paryżu, czy gdzieś, czy w Monachium. No to taka sprawa, tak? To jest jeden z aspektów socjalizmu, którego my nie rozumiemy, ponieważ no my ciągle patrzymy na ten socjalizm polski międzywojenny jako na w ogóle jakieś zbawienie, które nas ocaliło przed piekłem, złym carem i nie wiadomo czym jeszcze. Nie twierdzę, że car był dobry, ale rozumiecie Państwo, o co mi chodzi. Proszę Państwa, ostatni tom socjalizmu poświęcim oczywiście zamachowi na prezydenta Narutowicza. Tak jak już mówiłem, trzeba być bardzo nierozważnym, żeby utrzymywać kult Eligiusza Niewiadomskiego. Trzeba być bardzo nierozsądnym, żeby się dawać w ten kanał wpuścić. Ja wiem, że to się wielu ludziom podoba, szczególnie ideowej prawicy, tak, która gotowa jest podnosić krzyk, że jak to. Niestety, proszę Państwa, nie można uprawiać kultu Eligiusza Niewiadomskiego, dlatego że Eligiusz Niewiadomski jest postacią oszukaną. Sam został oszukany, a następnie za jego pomocą oszukuje się innych. Tutaj, proszę Państwa, tak to Tomasz sobie wyobraził Eligiusza Niewiadomskiego przed sądem. Sprawa Eligiusza Niewiadomskiego i zamordowania prezydenta Narutowicza to była gruba prowokacja służąca likwidacji polityków i oficerów spoza organizacji PPS-owskiej. Jestem tym głęboko przekonany, jestem otwarty na polemiki wszelkie. Bardzo chętnie się z tego pomysłu wycofam, jeżeli ktoś mi udowodni, że jest inaczej. I proszę Państwa, opisy tych wypadków, które mamy w gazetach z epoki, a te gazety są dostępne dla wszystkich, bo nikt nie zniszczy przecież wszystkich numerów. Mamy gazety żydowskie, mamy gazety prawicowe, mamy gazety lewicowe, które najwięcej o tym pisały. Przeczytanie tych tekstów i krytyczna ich analiza, a także porównanie, no, stawiają nam przed oczami rzeczywistość zgoła inną, niż to się wydaje takim ludziom jak Baliszewski, tak? Którzy piszą w swoich artykułach, że po zaprzysiężeniu prezydenta Narutowicza
Abramowicza prawica szła czwórkami przez Aleje Jerozolimskie z okutymi laskami, żeby dokonać zamachu stanu. Nie wiem, co trzeba jeść, żeby uwierzyć w to, że można za pomocą okutych lasek dokonać zamachu stanu, ale życzę smacznego panu Dariuszowi. Proszę państwa, już to mówiłem, ale jeszcze powtórzę. Kiedy ta prawica rzekomo szła dokonać zamachu stanu z okutymi laskami, policja rozstawiała na rogu pięknej Alei Ujazdowskich karabiny maszynowe, więc w ogóle nie ma o czym gadać. To jest w zasadzie rozpacz. Ja nie wiem, co powiedzieć, tak? Bo to jest... My tu wszyscy myślimy o jakiejś zmianie, o jakiejś nierzeczywistej, bo na to nas nie stać i nam to nie pozwoli, ale powiedzmy intelektualnej zmianie priorytetów, tak? Natomiast wszyscy inni myślą o tym, żeby trwać na pozycjach, tak? Czyli żeby ta Hagada, która została wymyślona nie wiadomo przez kogo, przed wojną jeszcze, no przez Piłsudczyków, żeby ona się utrzymywała, tak? A na osłodę tego wszystkiego i na szyderstwo podsuwa się ludziom do wierzenia Niewiadomskiego i jego rzekomą szlachetność, tak? To jest absurd. To jest logiczny absurd. Proszę państwa, o czym tu jeszcze jest? Styk socjalizmu z przestępczością. To jest Józef Łokietek, szef milicji PPS-u. Do 26 roku bardzo ważny człowiek, następnie przez juntę wojskową unieważniony, ale nie osadzony wcale. Żył, prosperował, cieszył się dobrym zdrowiem, zażywał narkotyki i zachował się jak Al Capone w Chicago. To, że nie został bohaterem, no to podziemia niepodległościowego i w ogóle bohaterem okupacji, to jest aż dziwne, biorąc pod uwagę kryteria, jakie się w Polsce stosuje, no bo Niemcy go zamordowali na Pawiaku bardzo okrutnie, nikt mu nie pomógł, co aż dziwne, prawda? Józef Łokietek trząsł Warszawą, no ale okazało się, że gang socjalistów, który zdobył władzę w Niemczech, wykupił sobie lepsze trąfy. Tak bym to ujął. I niestety pan Józef sobie z tym nie poradził i został przez ten gang, konkurencyjny gang socjalistów, został zamordowany. A nie mówi się o nim dlatego, że był to przestępca bardzo grubego kalibru i niestety nie do obrony. Polecam wszystkim zapoznanie się z życiorysem tej postaci. Można częściowo go przeczytać tutaj, a częściowo jest dostępne to w internecie. Proszę państwa, co tu jeszcze? Sprawa generała Zagórskiego. Nie wierzę w to, że generał Zagórski został zamordowany. Nie wierzę w to, że w ogóle istniał jakikolwiek głęboki konflikt między Zagórskim a Piłsudskim. Nie wierzę w to, dlatego że Zagórski był człowiekiem Francuzów i oni go po prostu stąd ewakuowali. Oczywiście można ze mną polemizować, można budować ołtarzyki generałowi Zagórskiemu. Ja tylko przypomnę po raz kolejny, że kiedy ten pan zaczynał pracę w Hakasztele w Krakowie, czyli w wywiadzie austro-węgierskim, jego brat właśnie wyszedł z koszar i nie powrócił. On miał brata, który był oficerem wojska austriackim i po prostu pewnego dnia zrzucił mundur i uciekł z tego wojska. No więc jeden ucieka z wojska, ściga go kontrwywiad, a drugiego awansują na oficera wywiadu i służb w mieście Krakowie. No to się, proszę państwa, nie skleja w żaden sposób. Nie możemy wierzyć w takie rzeczy. I oczywiście być może taka jest praktyka organizacji tajnych, której my nie znamy, ponieważ poruszamy się w obszarze jawności, tak? I to są sprawy kompletnie dla nas niezrozumiałe. Być może tak jest. Natomiast jako czytelnik i konsument treści popularnych sprzeciwiam się tego rodzaju wykładni. O, tak powiem. Sprzeciwiam się tego rodzaju wykładni. Bardzo chętnie posłucham, jeżeli ktoś mi wytłumaczy, że to w ogóle jest możliwe wytłumaczenie takiej rzeczy, że jest inaczej. A ty, kochany kolego, nie rozumiesz. Dobrze, ale niech ktoś to wyjaśni. Proszę państwa, 3 tomy socjalizmu. Nie ma co gadać. 3 tomy socjalizmu ciągle do kupienia. Niedługo pewnie ich nie będzie. Zachęcam, zapraszam na stronie Basiak Niedzieś, w sklepie Michała, na Allegro, gdzie tam państwo sobie życzycie. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Do usłyszenia.